Halo, halo, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Cyberpunk Phantom Liberty. Może pamiętacie, ostatnio udało nam się odblokować, uratować bohaterkę Songbird, Somi, właśnie od Kurta Hansena, który chyba zginął, z tego co widziałem. No i teraz musimy odjechać. Kontynuacja głównej historii. Mam nadzieję, że masz plan na to, co dalej. Musimy się rozdzielić. Łatwiej nam będzie zmylić FIA. Czyli ja tędy jadę? Potwierdzę, że moja droga wyjścia z Night City jest aktualna. I odezwę się do ciebie. Gdzie się spotkamy i kiedy? Wskażę ci koordynaty. Czekaj na mój sygnał. I nie daj się złapać. Ty też. Vi. Dziękuję. Poczekaj na kontakt od Songbird. To jest nasz samochód? Czego się pchasz? Jeszcze przejechał jakoś najlepiej. Dobra. W takim razie jesteśmy na Badlands, jak to w ogóle nazwać, na tych pustyniach, z tego co rozumiem, tak? Tu trochę wyjechaliśmy poza tereny dodatku. Cienie i gwiazdy, sieć zadanie to jakieś zupełnie inne. No, przydałby się nam samochód, to jest jedna sprawa, ale gdzie on został w ogóle wezwany, nie ma opcji. Chyba wezmę sobie jakiś dodatkowy i tyle. Więc proszę bardzo, wsiadamy. I w sumie musimy poczekać na kolejną misję. Zaraz zobaczymy w jaki sposób, czy wystarczy przeczekać ciężki okres, czy na czym to polega. Zobaczmy w inwentory. Zazwyczaj gdzieś tu była opcja przewijania czasu, więc zobaczmy, czy no coś w stylu jednego dnia by wystarczyło. Czy musimy może zrobić jakieś inne zadania? Chcesz poradę? Uważaj na siebie pewnie. Tak, czyli okazuje się, że jednak nie mamy żadnych misji głównych, rozmów z Songbird. Więc jeżeli nie mamy, no to wykonajmy jakieś misje poboczne. I pytanie, w którą stronę? To są jeszcze z podstawowej odsłony. Wiadomość od Billa. Co by warto było jeszcze zrobić? Tędy znajdź wszystkie obrazy. To jest raczej mniej interesujące. Może w dobrą stronę? Gwiazdy przed oczami. A to jeszcze jest kontynuacja misji w zasadzie. A to jeszcze może kiedy indziej zrobię. Może w dobrą stronę zobaczmy. Sieć zadanie niech będzie. I gdzie to się znajduje? Przeczytaj wiadomość od Mr. Hensa. Czyli pod T. Czytamy. Jeśli łaskawie znajdziesz chwilę, to zajmij się zleceniem. Klinika to Bree Whitney, dziennikarka. Twierdzi, że ma korposów na organie i potrzebuje wsparcia. Nie chciała zdradzić szczegółów. Zanim się z nią spotkasz, zabierz z jej mieszkania kartę dostępu. Skyline Street 18, piąte piętro, ostatnie drzwi po prawej. Karta jest w schowku pod bambusem. Napisz, jak będziesz ją miała. No dobra, w takim razie robi się. I zostanie nam zaznaczona lokacja, udaje się do mieszkania Bree w Night City. No to jest jednak 2,6 km, więc widzimy się na miejscu. Dobra, więc proszę bardzo, powolnymi krokami zbliżamy się na miejsce, 200 metrów. To ma być w jakimś większym hotelu, bloku. Tam właśnie mieszkała bohaterka, więc proszę bardzo i wychodzimy. Adam się tym zajmie. Trzeba dokładnie pamiętać, które piętro, chyba piąte. O, akurat. Jedna opcja. Pytanie, jak się dostać na inne piętra? Chyba, że trzeba mieć jakieś karty odpowiednie albo inne dostępy. I teraz ostatnie drzwi po prawej, chyba rzeczywiście. Użyj siły, użyj zdolności technicznych, come on. Tak to się robi. Zobaczmy, jak mieszkała.
Niezła chata jak na dziennikarkę. Może zabrzmi jak stary dziad, ale za moich czasów reporterek nie było stać na takie luksusy. To były stare dzieje. Proszę bardzo, jak mieszkała. Niesamowita sprawa. Wyobraźcie sobie? Ciekawe mieszkanie. Patrzcie, jakie nowoczesne panele. Pogoda. Na lodówce. Tędy? To jest chyba karta dostępu? Nie, to są wakacje marzeń, jakieś informacje. Pod bambusem coś tam mieliśmy mieć. Obejrzyj. No proszę. Serio? To ci wygląda na bambus? Pocałuj mnie w dupę. Czyli, że jednak nie, tak? Ja się nie znam na bambusach. Nie, come on, mniej więcej wiem, to jest pewnie bambus. Dobra, da zobaczyć jakkolwiek... A, bo muszę skanować. Roślina zielona w terrarium. Muszę ją zbić, czy jak? To? Też nie działa. Chwila, moment. To z kolei sypialnia. Jeszcze dodatkowe informacje. I pokój gamingowy. Dłużej. Wiadomości. No jeżeli chcecie poczytać. Proszę bardzo. Ja osobiście już nie będę się aż tak super zagłębiał w historię. Mam jakieś artykuły. Przejście przez granicę. Chyba nietypowe, nielegalne zlecenia. No i sieć. Dobra. Więcej tu nie znajdziemy. Musimy jeszcze kartę dostępu odnaleźć. Tu już niczego nie mamy. A tu jeszcze mamy. Obejrzyj. Proszę, proszę. Dobra, popatrzmy. O, ciekawe. Kurwa, widzisz to? To stare logo Militechu. Ta karta musi mieć 60 lat. Czegoś takiego nie kupisz na bazarku staroci. Ciekawe, co zrobiła ta Bri, żeby ją dostać. Dobra, czyli piszemy do Mr. Hensa. Mam kartę, co dalej? Teraz spotkasz się z klientką. Wysyłam ci koordynaty. Opuszczony budynek w Dogtown, najniższe piętro. Przyjdź, jak będzie już ciemno i nie zwracaj na siebie uwagi. Dobra. Więc wychodzimy i... Hej, ty nie jesteś Bri. No nie. To co tu robisz? Pomagam. Bri poprosiła mnie, żebym wpadła zabrać coś z mieszkania. Właśnie jadę się z nią spotkać. A, to przepraszam. Usłyszałem hałasy. To myślałem, że może Bri wróciła. Dawno jej tu nie widziałem. Mieszkam obok, a ostatnio kręcą się tu podejrzani kolesie, więc... Wolałem sprawdzić, czy wszystko okej. Wszystko gra, a teraz muszę spadać. A to jeszcze jakaś misja opcjonalna chyba była. No w sumie mogłem zapytać. Żeby uważała na siebie. Mogłem coś tam zapytać o podejrzanych kolesi w zasadzie. To chyba jakaś misja poboczna by się odbyła. Ajajaj. No zbyt szybko spróbowałem podejść. No trudno. Może jeszcze będzie opcja, żeby dokończyć tą misję. No w każdym razie teraz 2,3 km, więc po raz kolejny trochę dalej. A więc co, widzimy się na miejscu w starym budynku. Mówi Bennett. Pułkownik Kurt Hansen nie żyje. Powtarzam, Kurt Hansen nie żyje. Czarna dzień dla doktora. Pułkownik odszedł w swoim stylu z bronią w ręku. A my dorywiemy skurwysynów, którzy go załatwili. A wiecie czemu? Bo chociaż Kurt Hansen zginął, to Barbest żyje! No tak, czyli Kurt Hansen niestety... Znaczy niestety... No zginął! To był przestępca ogólnie, więc... Nie ma raczej kogo żałować.
Ale to będzie miało swoje bardzo negatywne konsekwencje. Pewnie będzie stan wojny w całym mieście. Kto będzie rządził? Właśnie tamtym bohaterze. No raczej co, wychodzimy i spotkaj się z Bree w opuszczonym budynku. Czyli w sumie w tym budynku, w którym mamy... jak ona się nazywa? Myers, tak? Znaczy jakoś nieopodal. Myers, prezydentka, znajduje się trochę bardziej w prawo. No dobra, to może być dobre miejsce. Zejdź windą na najniższe piętro. Tak, rzeczywiście, musimy się niżej dostać. Ale syf. Rozejrzyjmy się. Jakieś tam materiały niby mamy, ale co one będą warte? Przy okazji mogę także broń wyjąć. Całe szczęście. Więc kto wie, może szykuje się jakiś pojedynek. Znajdź Bree. W jakichś tunelach. Może niżej. Ciężko powiedzieć. Teren poszukiwań jest całkiem spory. Na mapie. Nie ma o co widać. Czasami są jakieś bugi w tej produkcji, patrzcie na to. Jeżeli zobaczę na mapę, będę coś sprawdzał, powiedzmy, odczekam chwilę. Jeżeli się wróci do gry, to jakoś światło się dziwnie zachowuje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Ciekawa sprawa. Może tędy. Nóż, informacje. Komputer. Lokalna sieć. Nie do końca rozumiem, na czym polegają te łamigłówki. Coś tam przesuwa? Nie, to nic nie gwarantuje, nie wiem. Nie jestem wystarczająco dobry w hakowaniu chyba. Tędy. Czy mnie przypadkiem w sumie już tutaj nie było jakoś wcześniej? Przecież mieliśmy misję główną. Ja moment, pamiętam tą lokację. A to ciekawa sprawa. To właśnie musieliśmy prezydentkę uratować. To było jakiś czas temu. Pierwsze misje. Dobra, ale gdzie może być bohaterka? Może właśnie w kanałach? Wydaje mi się, że to jest akurat nowe przejście. Nie przypominam sobie podobnego. Nie wiem, zaraz zobaczymy. Na co mi to wszystko będzie? Tak? Dziwna sprawa. Kurde, na mapie nic w sumie nie widać. Ciężka sprawa, że tędy są jakieś wykopaliska. Czy to jest cokolwiek warte? Stój! Fuh, hej, spokojnie. Sama się tu ze mną umówiłaś. Miałaś przyjść po zmroku. Masz kartę? Ani kroku dalej! O to chodzi? Ach, tak. Przepraszam za to powitanie, ale sama rozumiesz. Nie mogę nikomu ufać. Dobra, daj kartę. Wejdziemy do środka. Nie powinnyśmy stać na widoku. Proszę. Mogłaś od razu powiedzieć, że chodzi o sprawy Militechu. Hej. Słuchasz mnie w ogóle? Tak, tak. Chodźmy. Dobra, zaraz przetestujemy, czy karta działa. Z tego, co wiem, to nikt nie wchodził do tego laboratorium od dekady, a systemy są z 2013. Trzymaj kciuki. Udało się!
Dobra, idź przodem. Niektóre z systemów zabezpieczeń mogą być wciąż aktywne. Mam nadzieję, że nie wrzucasz mnie na minę. No, nie mam możliwości hakowania do tej pory. To jest kamera, czy jak? W ramach pewności niszczymy wszystko. Są wieżyczki, ale nieaktywne. Możesz wejść. Ona potrafi jakkolwiek walczyć, nie? Podążaj za Bree. Szlak, nie czyta karty. Poczekaj, zobaczę, czy jest inna droga. Dobra, chodźmy tędy. Na razie. Nie, raczej wszystko tutaj działa, możemy powiedzieć. Teraz jestem trochę zajęta. Odezwę się po wszystkim. Miałyśmy szczęście, ale uważaj. Te stare systemy są nieprzewidywalne. Dam sobie radę. Cholera jasna! Zaraz też trafię! Gdzie ona jest? Pani, nie masz się czego bać. Jeszcze bomby. Już po wszystkim. No, to przynajmniej wiemy, że zabezpieczenia dalej działają. Cenna informacja. Kurde, co oni tu mieli? Tak, strzeżone informacje, niesamowita sprawa. Przy okazji serwerownia. Tędy. Miałem jeszcze możliwość rozmowy, a nie, to jest skanowanie. Znalazłam jakiś stary sprzęt. To chyba rdzenie albo baterie. Tylko do czego? To bardzo ciekawe, ale czy możemy zająć się tym później? Nie, teraz musimy zobaczyć. Nie, dobrze, żartuję. Kamery kolejne. Cholera jasna! O kurde, oślepłem. Dobra, z bombami może być trochę gorzej. Jak je odblokować? To jest jedna. Ciężka sprawa. Kurde. Nie, nic tam się nie stanie. Jesteśmy z daleka od bomby. No w sumie jakbym nawet przekroczył ten minę w tym oto, w tym miejscu, to by się chyba nic nie stało. Na czym to polega, nie wiem dokładnie. Kurde, ciężka sprawa. Jak to odblokować tędy? A, to jest tamta mina. Mamy je na każdym kroku. A nie dokładnie rozumiem tych min. Jeżeli bym teraz przekroczył, to bomba tam w końcu wybuchnie przecież, zobaczmy. Rzeczywiście. Dobra robota. Tak, trzymaj. Przez chwilę myślałem, że może, nie wiem, granat w nas poleci albo coś w tym stylu, a nie. Jesteśmy.
kolejne działka. Nic nie będzie. Czasem nawet ja mam szczęście. Udało się. To główny komputer. Ale studio radiowe. Nie wierzę. Tu są nawet pliki z trzeciej wojny korporacyjnej. Ta, Militech odwalał wtedy niezły taniec na jajach, po to, żeby go Arasaka nie zepchnęła ze sceny. Kurde. Te najstarsze są zaszyfrowane. Ale czekaj. Są też nowsze nagrania. Z 68. To wtedy tu wrócili. Chodź, zobacz. Dobra, nagrywa się. Starszy specjalista Ivan McRae. To dzień trzeci naszych badań? Przywieźliśmy już część sprzętu do bunkra. Stara kolejka nadal działa. Chyba kiedyś używali jej, żeby transportować wymienniki ciepła z tego laboratorium. Pełno tu wyników badań. Muszę sprawdzić, czy nam się do czegoś przydadzą. Skurwysyny. Próbowali wznowić projekt. Cezarowi w końcu udało się włamać do jednej z fortec danych. I znalazł tam fragmenty antycznego kodu. Chyba broni. Teraz potrzebujemy SI do scalenia danych. Więc Lisa próbuje znaleźć wytrych w bramkach kodu Blackwalla. Co? A, tak. Dzień 39. Dzięki, Lisa. Słyszysz? Chcieli się przedostać przez Blackwall. Dzień 50. Dostaliśmy od centrali polecenie zamknięcia operacji. Mówią, że nie jesteśmy już tu bezpieczni. Cezar nas spakował. Czekamy tylko na Lizę. Od 2 dni siedzi podpięta w bunkrze i... czy od 3? On nie chce wyjść. Próbuje zgrać dane z fortec, ale nawet jeśli zdąży, to nie damy już rady tego zabrać. Idę po nią, Cezar. O kurwa. To jest grubsze niż myślałam. Militech wykorzystujący jakąś dziką SI do ulepszenia swojej starej broni. Czaisz? Militech i tajna broń? Słyszało się o tym na ulicach tyle, że pomiędzy świat skończy się we wtorek, a Bartmos hibernuje w lodówce. Gdyby to miało jakieś znaczenie, to już dawno byśmy się o tym dowiedzieli. Żartujesz? A o Soul Killerze słyszałaś? No, to teraz wyobraź sobie projekt tej skali, tylko stworzony przez Militech. Takie rzeczy zmieniają świat i to zazwyczaj nie na lepsze. Przynajmniej nie dla takich jak my. Nie oni pierwsi próbowali się skomunikować z SI zza Blackwalla. Gdzie te rewelacje? Czym innym są hakerskie podrygi Voodoo Boysów, a czym innym używanie SI jako broni przez jedną z najpotężniejszych korporacji? Poza tym, wyobraź sobie reakcję ludzi, jak się okaże, że Netwatch ściga zwykłych obywateli, a na działania korporacji przymykał oko. Czyli mamy to. Zgraj, co potrzebujesz i idziemy. Dante. Co tu się odwala? Witaj, Bri. No to sąsiad. Już raz mnie okłamałeś. Nie próbuj po raz drugi. Mów, kim naprawdę jesteś. Dante Caruso. Agent specjalny Militechu. Jestem tu tylko po Bri. Do ciebie nic nie mam. Wiedziałem, że ukrywa się gdzieś w okolicy i że jej szukasz. Wystarczyło zaczekać. Dzięki, młoda. Chcesz jej bronić? Powiedz mi, że nie chcesz. Pewnie naopowiadała ci jakichś głupot. Bri umie mówić. Zapytaj ją sam. Zapytam i co usłyszę? Kolejne kłamstwa. Bri specjalizuje się w takim wymyślaniu historyjek. Opowiadała ci już może, jak pisała dla nas artykuły oczerniające konkurencję?
No, widzę, że zaczynasz rozumieć. Tak, Bree pracowała dla Militechu. To prawda? Tak, pisałam na ich zlecenie, bo dzięki temu miałam dostęp do archiwum. Musisz mi uwierzyć. On chce mnie powstrzymać, bo wie, że jestem blisko. Nie rozśmieszaj mnie, Bree. Nic o mnie nie wiesz, a ja ciebie znam. Zmieniasz stronę jak rękawiczki. To dla kogo teraz pracujesz? Dla Arasaki? Netwatchu? Ten naukowiec, od którego wyciągałaś informacje. Cezar Mihares. Wiesz, że go zabili. O czym ty mówisz? Bree robi to tylko dla kasy. Przez nią zabiją wszystkich powiązanych z tym projektem. Z tobą włącznie. Tego chcesz? On próbuje nas zastraszyć, Vi. Wiesz o tym. Przykro mi, Bree. Powstrzymaj ale go, Vi! Ale już stąd nie wyjdziesz. No! Zabij go! Dajesz mi wyboru. Kurde, jest całkiem mocne. Co się chowasz, kurwa? Możesz wyjść. Dziękuję. Dziękuję, Vi. Ty i Dante, dobrze się znaliście? Nie, to tylko zwykły cyngiel Militechu. Polował na tych, którzy chcieli się zerwać ze smyczy korporacji. Podejrzewam, że miał na sumieniu wielu takich jak ja. Ale mi udało się przeżyć. I wiesz co? Zamierzam to wykorzystać. To czekam na artykuł. Możesz być pewna, że usłyszysz o nim jako pierwsza. A po publikacji zrobię sobie długie wakacje. Na wypadek, gdyby komuś znowu zachciało się mnie szukać. Bardzo mi pomogłeś, Vi. Pobiorę resztę plików i się zbieram. A ty uważaj na siebie. Nie, wydaje mi się, że to raczej dobra decyzja. Raczej tamten ktoś był bardziej negatywny, bym powiedział. Jakiś agent. Przy okazji nowa broń, otrzymano nowy przedmiot, rewolwer. Ale mi osobiście podoba się obecny pistolecik z tłumikiem, fajna sprawa. Nie, już nie mogę porozmawiać więcej. Dobra, czyli wychodzimy z laboratorium i tyle. Jeszcze za pomocą skrótu. Jak on nas w ogóle odnalazł? Może mnie jakkolwiek śledził. W każdym razie nie jest też zakończenie misji. Musimy oddać zlecenie do Mr. Hansa. A po drodze mogą być inne zagrożenia, kto wie. Przeczytaj wiadomość. Ja mam nadzieję, że jest zadowolona. Dzięki za hajs, cieszę się. I tyle? Coś więcej? Nie, w takim razie misja jest chyba załatwiona, tak? Dostałem reputację... A, dobra, teraz mamy w dobrą stronę. Zazwyczaj mamy ten efekt dźwiękowy, powiedzmy, zakończenia misji. Więc oficjalnie udało się wszystko wykonać. No, w każdym razie misja poboczna. Ale całkiem interesująca. No, zazwyczaj misje poboczne dobrze się prezentują w produkcji. Nie ma na co narzekać. A więc co? Ulica? Niech będzie. Dobra, więc w tym miejscu zakończę dzisiejszy odcinek. Zrobiliśmy niezłe postępy, jedna misja poboczna załatwiona. Więc jeżeli interesuje was kontynuacja przygody, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle. Ja się z wami żegnam. Do jutra.